Nazywam się Bronisław Babel. Opowiem wam historię mojego życia i miasteczka, które pokochałem. Urodziłem się w Baranowie nad Wisłą. W 1851 roku, gdy miałem 6 lat, ojciec mój Kazimierz został mianowany zarządcą zakładu zdrojowego w Krynicy. Tak więc on, moja mama Rozalia i ja po wielogodzinnej podróży dotarliśmy do tej miejscowości. Krynica, maleńka wieś, którą ówczesny rząd chciał całkowicie skazać na zagładę, zawdzięczała swe przetrwanie profesorowi Józefowi Dietlowi. Gdyśmy tu przyjechali, zastaliśmy jedynie kilka budynków łaziennych. Źródło nakryte drewnianą, niby chińską altaną w kształcie gitary. Dalej dom piętrowy, murowany, dom pod barankiem, gdzie była restauracja i sala balowa. A wreszcie parę nędznych domków parterowych. A wokół pola, gdzie wypasano kozy i krowy. Mogę śmiało powiedzieć, że byliśmy pierwszymi polskimi stałymi mieszkańcami Krynicy. Wszyscy inni przyjeżdżali tu tylko na okres 3 letnich miesięcy. Moje dziecięce i młodzieńcze lata upływały spokojnie i beztrosko. Pamiętam, jak przed naszym domem bawiłem się z moim młodszym rodzeństwem, Paulinką, Konstancją i Władzią. Mój ojciec dla zabicia nudów grywał na skrzypcach na deptaku, wraz ze swoimi znajomymi, wśród których byli ci nieliczni, którzy na zimę zostawali w Krynicy. A zatem miejscowy ksiądz wikary, pan Marynowski, jego lokaj oraz oczywiście mój ojciec. Taki to był kwartet muzykalny. Cóż to była za muzyka? Uszy więdły, lecz panowie koncertowali wytrwale. Tak więc dorastałem w Krynicy, a ona wzrastała wraz ze mną. Szybko stawała się Krynica coraz bardziej znanym w Polsce uzdrowiskiem. Po krynickim deptaku spacerowali kuracjusze, popijając wodę mineralną z mniej lub bardziej wymyślnych pijałek. Czasem zaczęły zjeżdżać tu coraz znakomitsze postacie, jak chociażby pan Hugo Nitrybit, założyciel pierwszej krynickiej apteki. Dobrze, że przyjechał, bo dotąd najbliższa była w Nowym Sączu. W 1866 roku przybył do Krynicy jeden z największych naszych pisarzy, Józef Ignacy Kraszewski. Choć dawał publiczne odczyty i był zapraszany również do prywatnych domów, to jednak wciąż pracował piórem w swych wynajętych kwaterach. Napisał nawet książkę o Krynicy, Wielki Nieznajomy. W 1879 roku dla uczczenia jego bytności u nas postawiono ławeczkę z jego popiersiem. Mijały lata, Krynica się zmieniała. Powstawały coraz to nowe budynki łaziemne, pijalnie, a nawet pierwsza scena teatralna. Zanim zbudowano nowy budynek teatru,
aktorzy grali w sali domu pod barankiem. To tam występowała i śpiewała piękna aktorka Helena Modrzejewska. La, la, la. Przyszedł w końcu czas, gdy wyjechałem z Krynicy na nauki do Krakowa, a potem do Wiednia. Pracowałem na Węgrzech, w Saksonii, Lwowie, w Przemyślu. W końcu wróciłem w rodzinne strony koleją, która od niedawna jeździła już do Muszyny, a potem drogą do Zdroju. Rozpocząłem budowę swojego domu, który za zgodą mistrza Klaszewskiego miał nosić jego miano. Jednak, gdy poznałem moją przyszłą żonę Janinę, córkę naszego aptekarza, to na jej właśnie cześć nazwałem naszą willę. Budowałem więc swój dom, a wokół znosiły się coraz liczniejsze i coraz piękniejsze prywatne wille i domy z mieszkaniami dla gości kąpielowych. Powstawały wreszcie rozmaite prywatne zakłady, hotele i pensjonaty, przedsiębiorstwa handlowe i finansowe, aż wreszcie urosła do tego wszystkiego ta piękna wielka Krynica, jaką dzisiaj widzimy. Przez wszystkie te lata, pamiętam, gościła Krynica u siebie dawniej i w czasach nowszych wiele znakomitych osób, między innymi księdza Felińskiego, panów Zybikiewicza, Grotgera, Matejkę, Sienkiewicza, Fredrów, Potockich, Zapiechów, Lubomirskich, Bełzę i wielu, wielu innych. Lata mijają. Czas ucieka. Krynica wciąż się zmienia, a my wraz z nią. Mój mąż odszedł w roku 1914, ale to, co zrobił dla Krynicy, pozostało w pamięci ludzi i miejsc. La 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 la